To jest seria Blisko. Odcinek 10. 5 języków miłości, czyli o praniu i zmywaniu. Witajcie, dzień dobry. Cześć, tu kolejne Blisko. Słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek o polecajce, to znaczy mamy książkę. To jest 5 języków miłości Gary'ego Chapmana. Słuchajcie, książka, która dla nas stała się niesamowicie ważna. W sumie poznawaliśmy ją trochę niezależnie, bo ja na przykład o tej książce dowiedziałam się na studiach, Kacper ją czytał gdzieś bazując na biblioteczce domowej. W każdym razie książka, która nam wiele rzeczy uporządkowała. Właśnie, też zachęcamy Was do tego, żeby miłości się uczyć. To znaczy, żeby nie wychodzić z czegoś takiego, że my już wszystko wiemy, już wszystko rozumiemy, że my się kochamy, to znaczy jest nam ze sobą dobrze i już będzie tylko super. Dlatego, że no właśnie, tak się przeżywa element zakochania, a ta chemia mija. I co wtedy? Tak właśnie, i wtedy zaczyna się trudniej, bo musimy się uczyć nawzajem tego, jak mamy i co to dla nas znaczy kocham Cię. No i tak naprawdę o tym jest ta książka, nie? Jakby dlaczego 5 języków miłości, bo właśnie tyle się w niej wyróżnia, można powiedzieć, takich sfer, które są dla nas ważne albo mniej ważne w zależności od osoby, które dotyczą właśnie wyrażania tej miłości i okazywania, bo to działa w dwie strony. No właśnie i autor mówi o czymś takim, że my nie tyle mamy wiedzieć, że jesteśmy kochani, co mamy czuć się kochani. Bo się okazuje, że to są dwie zupełnie inne rzeczy. I ja na przykład mogę Kacprowi mówić kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię, a się okaże, że on ma zupełnie inny język miłości i to do niego nie trafi, tak? Bo na przykład, no właśnie, my już trochę wiemy, w ogóle może od początku. Języków miłości jest 5 i każdy z nas jakimś językiem się posługuje. Najczęściej mamy 2 wiodące języki, ale mogą być osoby, które mają ich więcej albo mają jeden, który głównie gdzieś tam dominuje. Tak, ale generalnie inaczej możemy i myślę, że powinniśmy posługiwać się wszystkimi, nie? Bo to jest tak jak z językiem polskim, że generalnie fajnie, ale nie dogadamy się za granicą. Tak. No to tak trochę też jest z tymi językami miłości. Tak, bo jak my się tego nauczymy w relacji, nauczymy się tego w narzeczeństwie, nauczymy się tego w małżeństwie, może się okazać, że na przykład nasze dzieci będą miały zupełnie inne języki niż my. Bo na przykład my już wiemy o sobie, jakie mamy i to też Wam chcemy powiedzieć, że warto siebie w tym zobaczyć. To znaczy najpierw jakim językiem ja mówię. Co to znaczy? To znaczy jakim językiem ja się czuję kochany, kiedy ja się czuję kochany. Mamy 5 języków. To jest język czasu, wspólnego czasu, czyli takiego świętego czasu. To widać szczególnie u dzieci. To znaczy dzieci to mają w sposób naturalny bardzo. Jak nie jesteś cały dla dziecka, to Ciebie nie ma. Jak Ty nie jesteś osobą, która mu po prostu całe życie poświęci i cały czas będzie na niego patrzeć i będzie go słuchać, tak? Jak jesteś, nie wiem, opiekujesz się dzieckiem, instruujesz w telefonie, no to sorry, to dziecko nie ma wrażenia, że jest przez Ciebie kochane. To jest język takiego świętego czasu, czyli tego, że jesteśmy ze sobą i dla siebie i tylko to robimy. Możemy robić razem różne rzeczy, ale to nie do końca jest ten język. To jest język taki, kiedy, no właśnie, to jest na przykład nasza herbata. To jest taki moment, kiedy my siadamy ze sobą i robimy tylko to. Mamy drugi język miłości i to są wyrażenia afirmacyjne. W nich chodzi przede wszystkim generalnie tak uproszczając, to jest język, który wyraża się przez słowa. Ale nie tylko przez słowa w stylu och, jak ja cię bardzo kocham, Dominiko, jak wspaniale, że jesteś ze mną i możesz ze mną być, ale też przez docenianie, też przez właśnie gdzieś dostrzeganie takich cech, które my możemy wyróżnić, w ogóle wyróżnianie, nie? Że to jest tak naprawdę też dość częsty język u mężczyzn, mimo może nieoczywistości, tak. Że my lubimy usłyszeć, jak powie się do nas, że coś dobrze zrobiliśmy, albo no właśnie, że tak w ogóle. To chyba Pawlokiewicz o tym mówił, że my jako faceci lubimy, jak mówi się do nas, że jesteśmy mądrzy. Tak, że to ale jest... to jest. I wiecie, tak w nas się kobietach pojawia taki odruch. Boże, jak ja mu powiem, że on jest mądry, to znaczy, że ja jestem głupia. Tak, to Pawlokiewicz kiedyś mówił w jednym ze swoich... Właśnie, i sięgajcie do źródeł, sięgajcie do różnych fajnych, mądrych ludzi, którzy faktycznie trochę się na temacie znają i zjedli na nim zęby, bo my też z tego się uczyliśmy, my z tego się uczymy, z tego czerpiemy. Nie? Tak, bo o 5 językach miłości mówi dużo i kapłanów, i też w ogóle takich mówców świeckich, tak, katolickich. Nawet nie tylko katolickich, bo też psychologów. Tak, bo to jest też psychologiczna metoda, gdzieś tam... Tak. Metoda. Teoria kochania. Tak, tak to nazwę. Tak. Jakiś przepis. No właśnie. I mamy te wyrażenia afirmacyjne i to jest ważne, żeby usłyszeć, że kurczę, super to zrobiłeś. I to nie chodzi o to, że teraz ja bym to zrobiła lepiej, ale ci to powiem, bo ty potrzebujesz to usłyszeć. Tylko kurde, no naprawdę zobacz, co w tym twoim chłopaku, narzeczonym mężu jest fajnego. Że może właśnie rzadko on to słyszy. A może ma ten język i nie słyszy od ciebie takich rzeczy, więc czuje się niekochany, tak? Bo to o to chodzi. My wtedy czujemy się szczęśliwi, kiedy czujemy się kochani. A z drugiej strony tak samo to działa u kobiet, nie? Że czasami gdzieś ze schematami, które kobiety wynosiły z domu, na przykład nie słyszały tego, że są piękne. I to, że ty, mężczyzno, powiesz to swojej ukochanej, swojej dziewczynie, żonie, narzeczonej, to jest czasami dużo bardziej warte dla niej niż to, że powiesz, że ją kochasz. Bo to nie będzie to samo, nie? Tak, żeby to słowo kocham cię też nam trochę nie zastąpiło innych przekazów, tak. Nie? Żeby ono nie było takim kluczem, no przecież ci mówię, że wszystko jest dobrze. No nie. Bo potrzebujemy usłyszeć różne rzeczy. O tym, co potrzebuje mężczyzna, co kobieta, to wam powiem w innym odcinku, bo to jest czysty temat rzeka. Tak, ale z drugiej strony to kocham cię też jest bardzo ważne, tak, bo niektórzy... Tak. Tak, niektórzy zaraz usłyszą, że powiedzieliśmy, że mają nie mówić. Tak, tak, to nie o to w tym chodzi, totalnie nie. I mówcie sobie, kocham cię, tak. Bo to ważne. Kolejny język to jest język prezentów. I to też nie chodzi o jakieś ważne rzeczy, wielkie rzeczy. Nie chodzi o markowe torebki albo jakiś sprzęt elektroniczny. Tak, tylko chodzi o to, żeby siebie zaskakiwać. To jest innymi słowy język niespodzianek. Nie wiem, czy lubicie niespodzianki. Jeżeli nie, to warto się zastanowić dlaczego. Czy tu nie wkrada się zbyt duże poczucie kontroli i taka chęć, no właśnie... kontrolowania wszystkiego, tak, nie? I gdzieś mienia wpływu na wszystko, co się dzieje, nie? Że być może warto czasami sobie na to pozwolić. Nie, my odkryliśmy, że to nie jest żadnego z nas wiodący język, ale jest to język ważny. Mieliśmy taki eksperyment, też w ogóle polecony przez księdza, że może warto sobie, bo to się wiązało z naszym językiem czasu, który mamy oboje, ale żeby z siebie nawzajem gdzieś zabrać. Tak? Kacper mnie zabrał, ja nie wiedziałam, gdzie jadę. Ja go zabrałam wcześniej, on też nie wiedział, gdzie jedzie. I jakby my się cieszyliśmy w ogóle tym, że jedziemy. Tak. Tym, że coś się dzieje, że ktoś dla nas robi coś ważnego, ale to też są małe rzeczy, nie wiem. Karteczki. My mamy tak, że lubimy sobie czasem pisać listy, to dużo powiedziane. Nie? Bo to są małe karteczki najczęściej. To są jakieś takie... małe zdania, słowa, to szczególnie nam się przydało w czasie kwarantanny, jak odkrywaliśmy to na nowo, że takie gdzieś małe małe gesty, małe drobne upominki, rzeczy są ważne, tak? W jednym z utworów w Lux Turpedii jest takie: zostawiłaś mi papieros do kawy. I to są właśnie, to jest ten język niespodzianki, nie? Że to naprawdę nie musi być wielka rzecz, a w taki sposób twój ukochany może, czy tam ukochana, może okazywać, inaczej, chcieć mieć okazywaną miłość, nie? Tak, bo to właśnie o to chodzi, nie? Że jeżeli my mamy ten język, to my chcemy, żeby ktoś do nas mówił w tym języku, bo wtedy nasze zbiorniki na miłość są pełne. Tak. No właśnie, bo tu dochodzimy jeszcze do tego pojęcia zbiornika na miłość. No, czyli takie przestrzeni w nas, która jest pusta, jeżeli jej się nie wypełni. Tak. Nie? Tak najprościej. I to tak naprawdę te 5 języków miłości to jest też 5 zbiorników, nie? Na miłość. Tak. O to w tym chodzi. No właśnie, jeżeli my nie dostaniemy tego języka, który jest dla nas najważniejszy, bo ktoś do nas mówi w innym, na przykład w swoim, ojczystym, tak? Że ja na przykład mam przede wszystkim język czasu, Kacper ma przede wszystkim język dotyku. Więc na przykład, jak my siedzimy, nie wiem, w większym gronie, oglądamy film, na przykład, jesteśmy przytuleni, to Kacprowi to wystarcza. Tak? Okej, ma też język czasu, ale jego wiodącym językiem jest miłość. Jest dotyk. Dotyk. No właśnie. Tak? Dobrze mówię? Tak. Nie, ale ja nie czuję się wtedy w pełni usatysfakcjonowana. Nie? To znaczy ten język też jest dla mnie ważny i ja to doceniam, że możemy tak, będąc koło siebie, nie wiem, się na przykład tak jak teraz oprzeć o siebie i być blisko też tak fizycznie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, tak. No. Dobra, mamy dotyk, o którym już powiedzieliśmy, trochę, bo dotyk tak naprawdę to nie jest tylko seksualny język. Tak, bo czasami chodzi o w ogóle kontakt fizyczny taki codzienny, nie? Czasami złapanie za rękę będzie ważniejsze niż faktycznie jakaś czułość bardziej seksualna, bo no, bo takie to też czasami okazuje się w małych gestach, nie? I jest ważne. I gdzieś pokazuje tej drugiej stronie, że jest kochana. No właśnie, bo też często ten dotyk, szczególnie w dzisiejszym czasie, nie? Nam tak poszedł taką stronę tylko seksualną. Raczej w ogóle my jesteśmy seksualni, nie? I trochę wszystko, co robimy, jest seksualne, bo jesteśmy tak stworzeni, że mamy płeć, ale w tym sensie, że nie wszystko jest związane z erotyką, nie wszystko jest związane z seksualnością rozumianą jako współżycie, nie? Że właśnie, nie wiem, to, że my tak teraz siedzimy, tak? To, że nie wiem, dotknę Kacpra, jest bliskością, jest czułością, jest właśnie tym językiem dotyku, a niekoniecznie jest erotyczne, tak? Seksualne w takim tak. pojęciu, nie? No i został nam ostatni język, czyli język przysług, tak naprawdę. Tak najogólniej można go tak nazwać. No właśnie. I w języku tym chodzi o to, że ktoś coś dla kogoś robi, dlatego że go kocha. Mówiąc najprościej. Tak. No właśnie. I ten język na przykład bardzo dobrze weryfikuje to, jakie języki mamy. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład, jeżeli mąż mówi żonie... Tak stereotypowo teraz będzie, ale wybaczcie. Kochanie, ja cię bardzo kocham. A nie słyszy tego, że go prosi o to, żeby przykręcił gdzieś jakąś śrubkę, bo nie wiem, zlew wcieknie, że śmieci się przesypują z kosza i już śmierdzą, ale on ją bardzo kocha, no to ona może tego kocham cię zdecydowanie nie usłyszeć. Tak, że tutaj chodzi o tak naprawdę w jakiś sposób wyręczanie się nawzajem, nie? I często to dotyczy obowiązków domowych. Tak, bo to w tym najlepiej widać, nie? Tak. Ja na przykład, no tak mam, to wam powiem, że nienawidzę zmywania naczyń, naprawdę. Ja w swoim domu rodzinnym nie mam zmywarki, ale wiem, że to będzie pierwsza rzecz, którą kupię już do naszego domu. I tak jest, że Kacper wie, że ja tego bardzo nie lubię. I on na przykład tak, decyduje się na to, żeby to robić za mnie, żebym ja nie musiała tego robić. Tak? Tak, a na przykład, no właśnie, ja gdzieś z takich obowiązków domowych nie lubię wywieszać prania. I o ile składanie na przykład jest już bardziej znośne niż wywieszanie. I moja rodzina o tym wie. I tak, ja wiem, że w ten sposób też mi okazują miłość, nie? Że nie muszę tego zrobić. Na przykład, nie wiem, wolę odkurzyć dom, no właśnie, a wywieszenie prania będzie dla mnie gdzieś dużo większym trudem i dlatego też oni wychodzą naprzeciw moim potrzebom, tak to nazwę, i w ten sposób też okazują mi miłość, nie? Że nie muszę tego robić. Jeszcze mamy taką historię bardzo gdzieś pokazującą, jak ważne jest to, żeby rozmawiać o swoich potrzebach i jak ważne jest to, że ja coś mam w jakiś określony sposób, wcale nie znaczy, że Kacper ma w taki sam określony sposób. Nie, my się tego uczyliśmy na pierdołach, ale to zobaczyliśmy. Ja? Mam opowiadać historię? Tak. Dobra. Zaczęłaś to mów. Okej. No to u nas jest taka historia bardzo prozaiczna. Generalnie my się kiedyś z tego śmieliśmy, bo to też usłyszeliśmy w jakiejś konferencji. Tak. Nie? Też ktoś tu mówił. Ale już nie wiem. To jest generalnie historia o bułkach. Tak, to jest historia o bułkach. Chodzi o to, że jak sobie robisz kanapkę, to jest spód bułki i góra od bułki, nie? Wszyscy wiemy, jak wygląda spód bułki i wygląda góra. No właśnie. Ja gdzieś mam tak, że w sumie u mnie rodzeństwo woli spody od bułki, więc ja lubię górę od bułki. Jakoś tak się przyjęło, jakoś tak wszyscy to respektujemy, wszyscy to wiemy i to tak działa u mnie w domu. I jak gdzieś, szczególnie to widać chyba na wyjazdach, bo wtedy mamy okazję sobie robić śniadania najczęściej, no to ja byłam przekonana, że wszyscy wolą górę od bułki, no nie? I ja robiąc kanapki, Kacprowi dawałam górę od bułki, a się okazało, że wcale to nie jest góra od bułki. W sensie, u mnie to jest trochę bardzo obojętne i nie jest to dla mnie coś, co faktycznie jest potrzebne do szczęścia i ma aż takie duże znaczenie, nie? Jakby, czy to dół bułki, czy to góra bułki. No właśnie, ale dla mnie się miało, nie? I to też musieliśmy się tego nauczyć. Musieliśmy to wyśmiać trochę, no bo to jest akurat pierdoła, nie? Tak. Ale to też pokazuje, że właśnie, nie? Że jak o tym pamiętasz i o tym wiesz, to później to, że dostajesz na talerzu górę od bułki, jest dla ciebie ważne. Tak. No. I dlatego, słuchajcie, warto popatrzeć na te języki. Popatrzeć na to najpierw, przejrzeć się w tych 5 obszarach, nie? Co dla mnie sprawia, że ja się czuję kochana, że ja się czuję kochany. Tak. I później, jeżeli jesteście w relacjach, popatrzeć, gdzie tutaj jest wasz partner, nie? Tak. Jakie są moje języki miłości, ale też jakie są czyjeś, nie? Jakie są tej drugiej strony, bo mogą być inne. I trochę musimy się nauczyć okazywania miłości w taki sposób, jak sami jej nie potrzebujemy, tak. Mhm. I to jest ważne i polecam wam tą książkę, jest dobra, ale też no właśnie i kapłani różni i nie tylko kapłani, psychologowie. Tak. Możecie sobie posłuchać takich nawet naukowych konferencji wprost o tych 5 językach. Są też rekolekcje jakieś na pewno. Tak, są. Z 5 języków miłości. Fajna rzecz, bo naprawdę sprawia, że nam jest do siebie bliżej, a też po to robimy tą serię. A książkę kupicie w dobrych bibliotekach, księgarniach. Nie kupujcie w bibliotekach książek. No właśnie. Także my chcieliśmy, żeby nam było blisko, dlatego też my się uczymy. I dlatego wam to podpowiadamy, żeby i wam było blisko. Z Panem Bogiem. Kochaj, walcz. Z Panem Bogiem.